Siema. Jako, że lubicie oglądać, jak rozwiązuję sobie zadanka, to dzisiaj kolejny taki materiał z tej serii, to znaczy spróbuję tym razem w Puzzle Rushu wbić 50, ale oczywiście merytorycznie wszystko będę tłumaczył, co się dzieje oraz będę wam mówił o tym, o czym ja sobie myślę. Chcę wbić 50, czy się uda, ciężko powiedzieć, bo ja mój rekord to jest chyba 63 czy 60 parę. Natomiast też część osób słusznie zauważyła, że spoko, że pokazuję rzeczy dla początkujących, ale też na przykład jak ktoś ma ranking 1800, no to chciałbym wiedzieć, jak rozwiązywać te trudniejsze zadanka, także będziecie mogli wiedzieć, jak to z mojej strony wygląda. Także mam nadzieję, że filmik wam się spodoba. Lecimy sobie, zmieniam scenę i jest git. Także robimy Puzzle Rush, Survival, no i lecimy. Te pierwsze zadanka na pewno będą proste, on tu zagra królem i możemy sobie zagrać tutaj. Jest mat po prostu, tutaj znowu mamy dwie wieże, to są motywy, które musicie zawsze ogarniać, także tutaj hops i hops. No tutaj jest bardzo prosty motyw polegający na tym, że możemy dać szacha, który jednocześnie jest matem. Także okej. Okay. No i tutaj zaczyna się coś może nie tyle trudniejszego, co jest bardziej skomplikowane. Zauważcie, że te trzy figury pełnią rolę tak jakby pionków. Ten król nie może tutaj się ruszyć, więc trzeba dać szacha. Tu nie możemy, bo podstawimy, ale możemy dać tu, tu i jest po prostu mat. Okej, okay, pionkówki zawsze, szczególnie na takim początkowym poziomie, polegają na tym, że musimy jako pierwsi doprowadzić pionka. Więc tutaj hops, 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 on może gdzieś odejść, hops, hops, dorabiamy hetmana, on zagra tu i wtedy możemy nawet zagrać hetmanem na f7 i po prostu tutaj zablokować, więc to jest rozwiązanie. Okej, okay, spoko, tutaj znowu wieża jest związana, wieża to atakuje, więc następuje po prostu mat. Tutaj ok, mamy wieżówkę. Skoro mamy tylko pionka więcej, to prawdopodobnie rozwiązaniem jest mat. No i faktycznie, możemy dać jedynego szacha w tej pozycji, czyli g6. Oponent to zbije, bo nasz pionek już tutaj nie będzie kontrolować, ale wtedy możemy dać kolejnego szacha, on odejdzie i matujemy, bo ten król jest uduszony w klatce. Ok, tutaj bijemy i znowu te dwa pionki są. To nic, że ta wieża tutaj kontroluje, bo nasza wieża daje mata. Nie bójcie się święcić, jeżeli to jest dla was ok. No i tutaj mamy dokładnie to samo. Jak widzicie, te zadania są, pomimo tego, że się różnią, to są bardzo podobne. Ok, tutaj znowu bardzo szybko możecie znaleźć rozwiązanie, ponieważ jedyny szach w pozycji jest rozwiązaniem. Zauważcie, że chcielibyśmy tym skoczkiem gdzieś odejść. Część z was mogłaby sobie pomyśleć, a, mam 200 IQ, zbiję i jak on odbije, to zdobywam hetmana. Tylko problem jest taki, że on zawsze zbije hetmanem i wtedy nic nie zdobyliśmy, ale jak damy szacha, no to zdobywamy hetmana i jest spoko. Tutaj kolejne ciekawe zadanie wydaje mi się, ponieważ ten król jest tutaj, ma bardzo mało miejsca, więc możemy zbić, zbić. Zdobywamy hetmana i to zadanie jeszcze się nie kończy, bo przeciwnik ma dwie wieże za hetmana, co jest uznawane za coś w miarę remisowego, ale możemy zagrać tu i zdobywamy. Okej, okay. Tutaj pierwszym ruchem jest szach, on odejdzie, może dostać kolejnego szacha, on wróci tutaj, dostanie szacha, wróci tutaj, bo to jest jedyny ruch, dostanie szacha, odejdzie tutaj, bo to jest jedyny ruch, dostanie hetman g7 i zauważcie, że ten król nie ma się gdzie ruszyć. Może ruszyć się tu i dostanie mata, albo może się ruszyć tu i wtedy dostanie tutaj szacha i też ma lipę, także to jest rozwiązanie. Hops, hops, a jak się zasłoni, to jest skoczek f7 i potężne widełki. Okej, okay, tutaj mamy dokładnie to samo, co mieliśmy wielokrotnie już podczas tego Puzzle Rusha, a mianowicie takie coś. Tutaj jest dokładnie to samo, więc nie będę tego opisywał. Tutaj mamy po prostu zawsze, jeżeli nie możemy dać szacha, a w tej pozycji w ogóle nie można dać szacha, no to możemy coś zbić przeważnie. No i tutaj wymianki, no i koniec końców zdobyliśmy figurę, więc spoko. I tu jest praktycznie dokładnie to samo, tylko że zauważcie, atakujemy to dwoma figurami, atakujemy to dwoma figurami, więc najpierw wymieniamy tutaj. Jakby przeciwnik zbił, to traci tutaj, traci tutaj, traci tutaj, traci tutaj, więc ma lipę, więc odbił w ten sposób, ale teraz traci wieżę, no i jest GG. Tutaj znowu materiał jest równy, jesteśmy jednego pionka do tyłu, ale możemy dać szacha i jak przeciwnik odbiłby królem, to dostaje mata, a jak nie, no to bije po prostu wieżą i spoko. Okej, okay, tutaj jeszcze zaczynają troszeczkę trudniejsze rzeczy, ale znowu pierwsza rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to są szachy. W sensie, że takie szachy, że wiecie, że dajemy szacha. Tutaj jest szach, przeciwnik musiał odejść w ten sposób, teraz dajemy takiego szacha, on odejdzie tu, my to bijemy, on wróci i dajemy drugą wieżą mata. Okej. Okay. Dobra,
No i teraz zastanówcie się, czy widzicie, bo kusiłoby bicie w jakiś taki sposób tutaj. Wydaje się, że te skoczki się bronią, ale najważniejsza cecha to jest to, że tutaj mamy związanie. Więc możemy zrobić hops, hops i jest git. Tutaj znowu musimy odejść gońcem gdzieś. Najlepiej odejść jest w ten sposób, żeby związać. No i teraz trzeba dobrze odejść królem. Tym królem możemy odejść tu, 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 tu. To znaczy tu nie, o, na te pola nie możemy odejść, więc zostają trzy pola. Albo to, albo to, albo to. Nie, dobra, tu też nie możemy. Więc zostają te dwa pola. To by było głupie, bo blokujemy to, co wcześniej zrobiliśmy, więc robimy tak. No i po prostu inkasujemy. Tutaj znowu mamy kilka różnych szachów, ale zawsze trzeba patrzeć na takie pola kluczowe przy królu. Tutaj możemy dać oczywiście takiego szacha, ale stracimy. Moglibyśmy dać takiego szacha, ale stracimy. Ale jak damy tego szacha, to tutaj nic nie tracimy, on musi odejść. I teraz tutaj znowu, zauważcie, jest ten motyw mata na 8 linii, więc spoko. I 20 zostało przekroczone. Okej, tutaj chłop podstawił gońca pod pionka, więc po prostu sobie to zbijemy. Tu zbijemy. No i koniec końców podchodzimy sobie królem, nic złego nam się nie dzieje. Tutaj znowu warto jest zastanowić się, co atakujemy. Atakujemy tego pionka, atakujemy tu bardzo prosty mat w dwóch ruchach. Okej. Tutaj zaczynają się trudniejsze rzeczy i wiele osób, początkujących szczególnie, a to dla was nagrywam te filmiki w większości, ma problemy z tym, żeby zobaczyć, że tutaj baterie mamy. Znaczy na pierwszy rzut oka wydaje się, że to w ogóle pole jest kontrolowane tylko przez hetmana, ale ono jest kontrolowane jeszcze przez gońca, więc możemy zrobić tu. No i teraz, jeżeli byśmy dali takiego szacha, to on odejdzie i po szachu tu zasłoni się. Więc to by nic nie dało, jakby powiedział, sami wiecie kto. Ale możemy dać szacha tutaj. I teraz to pole jest kontrolowane jeszcze przez gońca. Zawsze jak chcemy atakować, to powinniśmy chcieć atakować jak największą liczbą figur. Więc tak to wygląda. Znowu warto się zastanowić, czy możemy dać jakiegoś szacha, bo zauważcie, że mamy figurę mniej. Moglibyśmy ją odbić i wiele osób tutaj zrobiłoby coś takiego. O, figura za darmo, bije. No i zrobiłoby zadanie źle, ponieważ przeciwnik ma... no, atakowałby nam króla, byłyby kłopoty Neymana. Ale możemy dać szacha takiego, możemy dać szacha takiego. I który jest lepszy? Oczywiście poświęcenie wieży. I teraz tu, tu i tu będzie po prostu mat. Tutaj prawdopodobnie mogłoby też wygrywać, chociaż kto wie, dużo lepiej jest dać mata w jednym ruchu. Okej, okay. Tutaj przeciwnik nas po prostu atakuje. Trzeba znaleźć najlepszą obronę. Najlepszą obronę jest po prostu zbicie tej figury. Przeciwnik mógłby dać szacha tutaj, ale nie dał. Tu. I teraz musimy wykonać poprawny ruch. Zastanówcie się, jaki to jest ruch. Ja podpowiem wam, że już widzę. Dlaczego widzę? Ponieważ grozi nam też szach tutaj, więc jak odejdziemy królem, to dostaniemy tu. Jak odejdziemy królem tu albo tu, to stracimy. Więc dwa ruchy, które się narzucają, to jest albo to, albo to. Jak zagramy wieżą, to jest źle, bo przeciwnik da szacha i stracimy, więc musimy się zasłonić skoczkiem i teraz mamy możliwość zasłonięcia się wieżą i jest git. Tutaj znowu myślimy o szachach. Szach jest taki i oczywiście to jest nie rozwiązanie. Rozwiązaniem jest bicie, bo jak wejdziemy tutaj wieżą, to zauważcie, ten król jest tutaj odcięty przez gońca, tutaj odcięty przez gońca. Możemy zagrać tak. No i jest git. Tutaj kolejne zadanie, które mogłoby się wydawać dla was trudne, ale zauważcie, że to jest taka typowa pozycja, gdzie jedna strona, czyli białe, atakują, zdobyły wieże i tak dalej. I wydaje się, że mają całą wieżę więcej, ale mają niedorozwój. Gdyby tych figur nie było, paradoksalnie, to ta pozycja byłaby dla białych prawdopodobnie wygrana. Natomiast przez to, że te figury są, no to my możemy zrobić hops, odciągamy, no i tu po prostu matujemy. Okej, okay, tutaj też wydaje mi się, że proste zadanie. Możemy odciąć tego króla po drugiej linii. I teraz jakbyśmy mogli zagrać tu, to byłby mat. Ale nie możemy, bo stracimy wieżę, więc musimy się tą wieżą ruszyć na takie pole, na którym będzie spoko. Okej, okay, tutaj zaczynają się trudniejsze rzeczy. Natomiast pierwsza rzecz, którą ja od razu tutaj widzę, to jest to, że ten hetman broni zarówno tego, jak i tego. Więc jeżeli zbijemy, to on jak zbije, to robimy hops. I jest mat. Więc po tym ruchu on prawdopodobnie zagra wieżę F8, ale wtedy my możemy zbić. On zbije i zdobyliśmy figurę. A właściwie wieżę. Okej. Okej. Mamy kolejne zadanie. I tutaj możemy dać dwa szachy. Możemy zagrać albo tu i oba prowadzą do zdobycia wieży. Tylko problem jest taki, że jak zagramy najpierw tu, on odejdzie. My zagramy tu, to on może zagrać A7. A jak zagramy najpierw tu, ten król odchodzi tu, my zagramy tu i po każdym ruchu pionkiem podchodzimy królem i jest spoko, więc tutaj ten szach
jest dobry i podchodzimy królem. On dla beki podstawia wieżę. No i spoko. Tutaj kolejne zadanie, które jest proste, ponieważ jedyne co musimy zrobić, to zrozumieć, że ten hetman jest odcina naszego króla, czy jego króla właściwie, czarnego króla, więc nie możemy dać szacha hetmanem, bo ten król ucieknie, będzie bezpieczny, tylko dajemy szacha pionkiem i dopiero teraz chcemy dać szacha na tej przekątnej. Tu nie możemy, bo hetman, więc dajemy tu i dajemy mata. Tutaj też bardzo proste zadanie. Wydawać by się na pierwszy rzut oka mogło, że bijemy, ale król ucieknie tu, więc musimy nie pozwolić mu tu odejść, więc następuje tak, tak i tak. Okej, okay. To jest zadanie typu trudne, bo chcielibyśmy puszować pionka, ale problem jest taki, że dostaniemy wieża H4, więc musimy najpierw dać szacha, on odejdzie tu i zauważcie, że teraz ten król blokuje tę linię i wieża H4 nie zdobywa pionka, więc gramy tu, no i odchodzimy sobie albo tu, albo tu. Trzeba się zastanowić, które jest lepsze i z jakiego niby powodu. W sumie dobre pytanie. Ja nie widzę różnicy, szczerze mówiąc. Dobra, już widzę. Okej. Okay. Jak zagramy tu, to przeciwnik zagra tu. Albo tu i broni. Natomiast jak zagramy tu, to jak on odejdzie tu, to bijemy wieżę. Okej. Okay. To jest zadanie typu dziwne, bo po prostu puszujemy pionka, on puszuje, my puszujemy, ale on musi podejść królem wtedy. Więc tu możemy zapuszować. Nie podchodzimy od razu królem, bo on podejdzie. Tylko puszujemy od razu. Dopiero teraz tak gramy i wygrywamy. Okej. Okay. Jak zbijemy, to on nam daje szacha. My odejdziemy. On da szacha tu i dostaniemy mata. Więc tutaj jedyny drugi legalny ruch, jaki jest, no to jest po prostu król G7. I prawdopodobnie król G6. OK, i teraz trzeba pomyśleć, co tutaj można zrobić dalej. Jeżeli damy szacha tu, znaczy jeżeli odejdziemy, to on da tu, my musimy iść tu, on da szacha, my podejdziemy 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 tu, to nam się broni, on da szacha tu, ale wtedy prawdopodobnie możemy odejść. OK, bo jak odejdziemy tu, no to jest szach i jak podejdziemy tu, to jest mat, więc tutaj po prostu trzeba to bić. Tu, tu, no i tam ten dalszy wariant, który widzieliście, bo wam go ładnie rozrysowałem, po prostu wygrywał. Tu jest prosto, bo są widełki. A zauważcie, że nie możemy najpierw zbić i zrobić widełek, bo dostaniemy szacha. Więc najpierw dajemy widełki, bijemy, hops, hops, więc bijemy. I odchodzimy i nic złego nam się nie dzieje. Tu mamy dwa hetmany i tutaj jest bardzo fajna pozycja. Grozi nam mat. Ale przeciwnikowi też grozi mat. I jako, że my zaczynamy, no to jesteśmy po prostu z przodu. Gramy tu, wykorzystujemy, że ten goniec jest związany. Gramy tak, tak i tak. Dobra, tutaj skoczkówka. Pierwsze ruchy są proste i one są praktycznie jedyne. Jeżeli nie zareagujemy, to przeciwnik dorabia sobie hetmana, więc musimy coś tutaj zrobić. Musimy zagrać tu. No i okej, on zagrał w ten sposób, to bijemy. No i teraz po prostu podchodzimy królem jak najszybciej. Tu. I nie chcemy wpuścić króla tutaj prawdopodobnie. Dobra, nie. Tutaj trzeba pomyśleć inaczej. Bo jak zagramy tu, to będziemy szachowani, będzie nas to irytowało. Ale jak zagramy H3, to on jak zagra tu, to zagramy H2 i nasz pionek dochodzi. OK. I teraz dopiero podchodzimy królem, żeby on nie miał żadnego szacha. Więc to jest jak najbardziej w porządku. 39 już wbite, aż się napije predatora. Pierwsza rzecz, którą widzę, to jest to, że ten hetman tutaj jest troszeczkę zagubiony. Możemy zagrać najpierw tu, ale ten hetman odejdzie tu albo tu i będzie lipa. Dużo bardziej chcemy dać najpierw szacha i wtedy ten hetman będzie mieć ograniczone pole. Tak mi się wydaje. To trzeba pomyśleć i to trzeba usiąść na spokojnie, jak to się mówi. Ale tak, wariant, który widzę... Dobra, teraz już zauważyłem. Gramy hetmana 4. On, powiedzmy, się zasłania. Gramy wieża B1. On odejdzie tu, ale... W tym momencie ten goniec nie jest broniony, bo nasz hetman tutaj go wiąże. Więc gramy tu i nawet jak on da nam potem szacha, to by nic nie dało, bo wieża jest broniona przez skoczka. Więc tu no i po prostu możemy wymienić i jest spoko. Tutaj bardzo znany motyw, więc dość dziwne, że to jest zadanie typu 40, ponieważ ten goniec tu odcina po przekątnej i wyobraźcie sobie, że ta wieża znajduje się tu, to będzie mat. I jeżeli znamy taki motyw matowy, no to możemy to wykorzystać. Hops. Hops, hops i hops. Widzicie, jakie proste.
Dobra, tutaj znowu musimy rozpatrywać szachy i szczerze mówiąc to znowu jest bardzo proste zadanie, bo dajemy szacha tu, on odchodzi, bo to jest jedyne pole, dajemy szacha z widełkami, on odchodzi i wtedy nie bijemy tej wieży, bo to robi sobie hetmana czy coś, tylko bijemy tego pionka i jest mat. Więc tu, tu, tu i tu. Dobra, zaczynają się trochę schody. Pierwszy ruch, według mnie, to będzie wieża E3. On ma wtedy jeden ruch. No i wtedy trzeba znaleźć dobre rozwiązanie, które już dostrzegłem, drodzy widzowie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że to jest zadanie typu dość trudne. Dajemy szacha. On podejdzie tu. Wydawać by się mogło, że musimy dać szacha tu, ale on wtedy ucieka i nie mamy dalszego szacha. Dlatego trzeba zagrać tu. I jak on odejdzie, to zauważcie, że jakby on dostał szacha od tej przekątnej, to jedynym polem jest pole G7, więc możemy zagrać tu. I teraz to pole zablokować grając tym szachem. On się zasłoni wieżą, ale my wtedy gramy tu, tu i mat. Okej. Okay. Tutaj... Co by tutaj zrobić? Grozi nam mat, to jest po pierwsze. Gdyby tej wieży nie było i tego skoczka nie było, to tutaj by groził mat, no ale... aż tak łatwo nie ma. Karetki dzwonią, drodzy widzowie. Okej. Okay. Materiałowo jak to wygląda? Mamy porówno wszystkiego, więc fajnie by było coś tutaj zdobyć, natomiast nie do końca widzę, czy faktycznie możemy. Aha, dobra. Dobra. Ja tutaj kombinowałem, że trzeba zbić i tak dalej. Natomiast tu mamy coś dużo prostszego. Mianowicie damy tu i czymkolwiek on się nie zasłoni, to święcimy hetmana i na końcu dajemy mata wieżą. Czyli w sumie to, co powiedziałem, to wydawało mi się, że nie jest do osiągnięcia, a jednak jest. Więc okej, 44, na razie nam to idzie. Chociaż zawsze, gdy tak mówię, przynajmniej podczas streamów, to kolejne zadanie robię już niestety źle. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. No tutaj narzuca się hetman H6, że jak się zasłoni, to tu, ale to jest ten moment, w którym to by było smutne, bo po tym ruchu jesteśmy związani. Więc ten szach odpada na pierwszy rzut oka. Chociaż z drugiej strony, jakbyśmy zbili tu, to jest równowaga materialna, ale on nie ma obrony przed dwoma matami. Może nam dać jakiegoś losowego szacha, ale to by nic nie dało, więc spoko. Widzicie, zadanie 45 o rankingu 2361, polegające na tym, że trzeba zbić figurę. Okej. Okay. Tutaj zauważcie, że... Czekajcie. Okej. Okay. Zauważcie, że okazuje się, że gdyby nasz hetman mógł tutaj wejść, no to byłyby troszeczkę kłopoty dla oponenta. Więc chcemy utorować mu drogę. I w jaki sposób to zrobić? Mi się wydaje, że goniec F6 tutaj jest bardzo silnym ruchem, bo grozimy tym, grozimy tym. Nie możemy tu dać żadnego szacha, nie? Więc to wszystko inne odpada. Więc zagramy goniec F6. Jak on zbije, to gramy hetman G6. On może odejść wtedy tylko tu. Wtedy bijemy. Jak się zasłoni, to bijemy i zdobyliśmy. Jeżeli zagramy tu, on nam zrobi widełki, to możemy odejść tym królem gdzieś. Mam taką nadzieję przynajmniej. I jeszcze dodatkowo atakujemy to, więc to jest spoko. Dobra, a czy po goniec F6 on ma jakiś inny sensowny ruch? G5, to mogę to zbić w przelocie, jak każdy przyzwoity człowiek. Ale też nawet nie musiałbym tego robić, chociaż mogę, bo wtedy po król G8, tu... A, widełki, więc goniec F6, ok? Tu, tu. I teraz tak, tu nic nie daje, więc bijemy wieżę po prostu i jest spoko. Uhuhu. To wygląda na zadanie typu albo bardzo trudne, albo bardzo łatwe. Dajemy szacha. On odchodzi. Więc okej, okay, żebym też nie był samolubem, żebyście widzieli, o czym mówię. Tu, on musi odejść tu. Wtedy ja gram tu. Ale on odejdzie tu. Dziwne. Cztery wieże i nic więcej. I trzeba tutaj wymyślić kawę zadanko na pewno. Tu, tu. Jak szach tu, no to on może właśnie odejść tu. Co w tym, czy mamy coś w tamtym momencie? Ciekawe. No tak. Bić nie można, bo stracimy tu. Więc okej, to raczej nie będzie to. Tu, tu, tu. Tu. Patrzcie. Dobra, policzyłem chyba. Tu. On musi podejść tu. My teraz dajemy takiego śmiesznego szacha. On odchodzi tu. My dajemy szacha tutaj. I jak on odejdzie tu, to dostaje szacha. Czyżby Facebook? Ajajaj. Rasorki. Więc ogólnie faktycznie. Szach. Tutaj. Tutaj. Nie może się zasłonić po straci, więc zagra tu.
ja zagram tu, jak on odejdzie na tę linię, czyli na przykład tutaj, to ja daję szacha, on odchodzi, ja daję szacha, on tutaj, ja to biję, on to bije i bije na A2, więc to jest rozwiązanie. Hops, 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 dokładnie. I tam wieża A4 i bijemy na A2. Pierwsza rzecz, o której myślę, to poświęcenie hetmana, bo jestem za dymiarzem. On zbije, ja zbiję, on tu. Wieża tu. A, rób się strzałko. Król podejdzie tu, ja zagram tu, ale on odchodzi czy to tu, więc to nie do końca wydaje się być sensowne. Drugą rzeczą, o której myślę, to jest poświęcenie tutaj. Nie. Dobra, nieważne. O, ciekawe zadanko. Tu faktycznie mogę mieć małe problemy, ale to dobrze. Zadanka są po to, żeby je rozwiązywać. Takim prostym ruchem, który podczas partii by mi się wydawał fajny, jest długa roszada. I wtedy grozi przeciwnikowi bardzo dużo rzeczy. Natomiast to by było bardzo dziwne zadanie. O, widzę. Dobra, widzę. Ładne. Wieżą dajemy szacha. On zbije. Chodzimy z szachem skoczkiem. Jak on zbije, to my gramy hetman h4. On musi odejść, my bijemy, on odejdzie i dostaje mata. Czyli wieża h1, tu skoczek. Nie może tego bić, bo dostaje tego mata, o którym wam pokazałem. Czyli wieża h1, król h1, skoczek f2. Król H2 to dostaje tutaj i tutaj jest mat. No i ostatni wariant, czyli wieża H1, król H1, skoczek F2, król G1, ale wtedy odchodzimy skoczkiem tu. On musi wrócić. To dobra, to może. Tu, skoczek tu, król G1. Nie może się to trzymać. Tutaj musi być jakiś mat, widzowie. Może po prostu skoczek D3. O. I wtedy jak on wróci tu, to dostaje mata. Jak wróci tu, to dostaje mata. Okej, to jest to. Czyli wow, bardzo ładne zadanko. Dobra, nice. 48, jeszcze dwa. Ale by było, jakbym się teraz pomylił. Czyli jak to jest? Jest w miarę równowaga materialna. Oponent ma gońca, my mamy trzy pionki. On nas tutaj trochę atakuje. Przede wszystkim, czy możemy tutaj zbić? Prawdopodobnie nie. Bo on zagra tu. No i jest tu. Ja zagram G6. On zagra goniec D3 i ja nie mogę tego odbić, bo tu jest wieczny szach, więc to raczej nie przechodzi. E2 mnie kusi. E2 mnie bardzo kusi z tego względu, iż po E2, jak on odejdzie gońcem gdzieś, to mogę to zbić hetmanem. I po wieży F8 ja to biję. Dobra, czyli E2, on jak zbije, to ja to znowu mogę zbić hetmanem. Jak on zbije, to ja biję, no i zdobyłem wieżę. Okej, po E2 czy on ma jakiś inny ruch? Jeżeli on zbije, to ja tutaj daję mu mata w ogóle, prawie że. Czyli E2. Bije to, dobra, tylko czy to na pewno będzie hetmanem? Jeśli zbije wieżą, no to on ma te wszystkie motywy z szachami, więc muszę to być hetmanem. Okej, okay. No i nice'u. Okej, okay. I ostatnie zadanie. Ciekawe, ile ten film już trwa. 20 minut ponad. Ale będziecie oglądać, widzowie. Kocami jesteście, jeśli dotąd dotrwaliście. To jest pierwsza rzecz, która mnie kusi. Bo jest podwójny szach. On odejdzie tu. A to jest easy. Ale proste się wylosowało, widzowie. Gramy tu, on zagra król G2, goniec H3, on odchodzi i bierze F1. Czyli udało się. Co jest? Tu, pyk i pyk. Mat w trzech ruchach. Tu goniec F1, goniec H5 i coś. A może nie? A tu bijemy. Bijemy i tak zwane ezy. No i spoko. Znowu takie wieżówki. Dobra, drodzy widzowie. Nie mogę tak robić. To jest bardzo ciekawe zadanie.
Ale by było, jakby rozwiązaniem było zagranie królem. Kurczę. Ciekawe, ale niestety 51 to wystarczająco. Być może kiedyś do tego wrócę. Także dajcie, znaczy już pewnie nie. Ale następnym razem na filmiku chciałbym nagrać 60. Także jakbym był potężnym YouTuberem, to bym powiedział: dajcie mi 60 tysięcy łapek w górę. To wbijam. Ale nie jestem. Ja jestem zwykłym chłopcem z Brzozowa. Także udało się wbić nawet 51. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Siema!